Jo, siemanko, z tej strony Olten, bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. Witamy w kocie ekipie. Dzisiaj wejdziemy sobie i pomożemy mojemu koledze Rorek Best w wybudowaniu mapy w Piki. O! Pomożemy mu w budowaniu mapy w Piki, bo mówił coś o jakimś lotnisku, czy tam jakimś samolocie, więc mu pomogę. No, buduję ten samolot, jak mi mówił. Jak mi mówił. Dobra. Jezus Maria, co on tutaj narobił? Pomóżmy mu z tym. Piszę tylko mój... O kurde, ja myślę... Już mi coś napisał. Piszę mu siema. Dobra. Tutaj ma jakieś otworzenia. Ja mu już postawiam z krzesła. Nie takie jakieś, tylko jakieś takie samolotowe niby. Nie takie, tylko... A nie, są takie są samolotowe nieraz. Zadaj mu... Cyk i cyk. Postawiam tu krzesła. Które musiało być ten samolot trochę szerszy. Ale to nic. Najlepiej się robi na pierwszej pomocy. Tyk, tyk, tyk. Oj. Tyk, tyk, tyk. Tyk, 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 tyk. Dobra. Siema. Dobra, odpisał. Dobra. O, proszę. Bardzo. Kurde, prawie mi się wyszło z filmiku. Sobie tutaj. No, proszę państwa. No to miś. No to miś. Dobra, tutaj... O, chyba tutaj będzie wyjście takie na skrzydło. Ja to odwalę, kurczę. Ja to odwalę. Zrobimy to. Pobiorę sobie najlepiej kolorek. Zrobimy tak. Co? Siema, co? Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Dzień dobry, pomóż mi. Musimy... Oj, przepraszam, mam małą chrupkę. Dzień dobry. Musisz mi pomóc w budowaniu samolotu. No dobrze, ale jak? Możesz mi pomóc? Tak czy siak. Nie, wypuszczę cię stąd, dopóki mi nie pomożesz. Dobra, pomogę ci. Dziękuję. Dobra, musimy temu piekowi jakieś szyby powstawiać. Nie no, nie piekowi, sorry, sorry, już tak nie mówię. On jest tak moim przyjacielem, tylko ja tak do filmiku, tak w czat, tak mówiłem. Nie wiem się takiego przykładu ze mnie, bo nie zawsze ma taki miły. Zawsze szyby najlepiej. Ja umiem nadbudować trochę samoloty. Dobra, teraz tak, tutaj bierzemy to. I teraz tak. Wręczamy. To. Tak ma być. Ja coś tak fajnie zrobię. Tutaj wyżej teraz zrobimy. Ładnie. Bo ja umiem budować samolot trochę. Chciałem zrobić teraz misję na żywo, ale by się nie dało na pewno. Ale to jest cyk jeden. A nie, zróbmy też trzy. Jeden, cyk, 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 cyk. Trochę ładnie, trochę ładnie. Kurde, jak ja to krzywo zrobiłem? Co ja? Co ja? Co ja? Dobra. I teraz tak.
Ja to krzywo chyba zrobiłem trochę. Nie widać, okej. Okay. Mówię sobie, okej, no jest. Teraz tak, bierzemy blok, te bloki. Teraz. Ten, 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 ten. Zobaczcie, ja umiem budować mapy Pigba, w Pigi już grałem rok, a wszystkie skiny zbierałem 3 miesiące. Zacząłem grać w Pigi od 6 chapteru Pigi Bok 1. No i tak to się zaczęło. Teraz patrzcie, jaki wyrodził się ze mnie gracz w Pigi. Jaki to dobry gracz. Dobra, mam takie swoje kody. Pokaż, zobacz, ja tak zawsze piszę. Tak słodziutko, tak. Please. No. Kill. Me. To tak na po polsku to się to nazywa proszę, nie zabijesz mnie. Wtedy to działa na ludziach. I wtedy na przykład nie, to nie raz działa, bo nie raz już tak to zadziałało. Mnie nie zabili. No i proszę bardzo. Z drugą stroną. Kurczę. To się tak wpływa, że nawet... Co jest? Czemu mi się pokazało takie coś? Jak coś się włącza. Dobra. Muszę to zobaczyć. Jak to? Dobra, tak może... Nie, bo to jest tak... To są bury. Gdzie takie proste krzydła? Dobra, nie będę go oceniać, bo on dopiero zaczął. Dobrze, zrobił szerokość 5 bloków, bo ja bym robił te skrzydła. Albo nie, tak bym zrobił. Patrzcie. Zaraz zobaczycie to, co ja zbuduję z tych skrzydeł. Patrzcie, jak sprytnie. Czekajcie. Dobrze, jest ten blok. Hop. To znalazła, to do niej napiszę to w komentarzu. To bardzo fajny, super youtuber. A nie, bo ja to się... O, to teraz. Tak. O. I patrzcie. Dobra. Dobra, zrobię tak i tak. Dobra. Cyk. Dobra. Proszę, on by miał taki pomysł, taki, żeby zbudować taki super samolot, by na mnie wpadł. Tak się nie buduje samolotu! Ej! Proszę Państwa, oto skrzydło, które zapomniałam, jak się nazywa. Napiszę mu. Albo tak. Jak? Jak ty budujesz? Jak ty budujesz?
Nie, ja mu zrobię skrzydło. Ja muszę zrobić skrzydło. Ja muszę zrobić skrzydło, bo widać, co wie, czy samoloty obok mają kwadraty? No chyba nie mają kwadratów. A może niedługo zbuduję kocie nerw. Nie zbuduję, go zrobię. Dobra. Teraz tak. Teraz ten bloczek idzie. Cyk. O, teraz będzie ładniej. O. Teraz bloków tu dalej zbuduję. Ja nawet nigdy w PG nie budowałam samolotu, ale umiem budować. Naprawdę, mówię wam na serio, bo nigdy w PG nie robiłem. Kurde, kolega do mnie dzwoni. Czekajcie. Odebrałam przez chwilę, on coś do mnie powiedział, cześć, możesz i coś tam, i ja się rozłączyłem od razu. Bo najważniejsze to jest słuchać rodziców. Naprawdę. Trzeba słuchać rodziców. Co ja to nie zawsze. Nie zawsze. Czekajcie na chwilę. Właśnie wywaliło mnie, a ja się już muszę z wami żegnać, więc pa pa!